Obecnie znajdujemy się na ulicy Rolego, gdzie firma Blejkan prowadzi realizację inwestycji pod nazwą renowacja kolektora kanalizacyjnego biegnącego wzdłuż rzeki Wisły od ulicy Rolego do ulicy Stoczniowców. Całkowita wartość realizacji 28 milionów 200 tysięcy złotych. Całkowita długość odcinka poddawanego renowacji to prawie 2800 metrów. Realizacja rozpoczęła się w kwietniu zeszłego roku, a potrwa prawdopodobnie do października bieżącego roku. Odcinek poddawany jest renowacji dwoma technologiami. Technologia panelu GRP na długości około 2700 metrów i technologia wykładania płytek bazaltowych na odcinku około 70 metrów. Technika relingu krótkiego polega na wprowadzeniu przez wykop montażowy co najwyżej 3-metrowych odcinków paneli GRP, które są transportowane za pomocą specjalnych wózków do miejsca docelowego montażu. Tam są wspinane i tak w ten sposób jest wypełniany cały odcinek. Następnie po uszczelnieniu przestrzeni między nową i starą rurą, przestrzeń za panelem GRP wypełniana jest specjalną masą iniekcyjną, w tym wypadku akurat o wytrzymałości 5 MPa. Na odcinku łukowym o długości 50 metrów zastosowano technologię wykładania płytkami bazaltowymi z uwagi na kształt kanału. W przypadku, gdyby zastosować panele GRP, należałoby je zastosować w bardzo krótkich odcinkach i laminować, co prawdopodobnie niekorzystnie wpływałoby na funkcjonowanie tego kanału. Płytkami bazaltowymi również są wykładane komory przelewowe, sztuk 3, znajdujące się w biegu kolektora. Pozostałe komory i studzienki kanalizacyjne poddawane są renowacji powłokami chemoodpornymi i mineralnymi. Jeżeli chodzi o przekroje kanału, który poddajemy renowacji, są one zróżnicowane i odcinki są w ten sposób podzielone, że każdy odcinek to jest oddzielna średnica. Najmniejszą średnicą jest 1500 na 2250, natomiast największą jest kanał o przekroju 3000 na 2350 mm.